Witam w moim serwisie. Dzisiaj mamy taki blok z odciętymi szynkami i on nie działa, pompka nie żyje. Chciałbym pokazać, jak wyglądają bloki wodne. Ja już się domyślam, co to będzie. Jeszcze go nie otwierałem. Tylko wykręciłem te wszystkie śrubki, żeby było szybciej na film. Wykręcam samą śrubkę. Pokażę, co się stało, że ten blok nie działa. No jedną ręką jest mi bardzo ciężko. Teraz podważę i wracam, tylko sobie ręką pomogę. Okej, to było tak zapieczone, że nie szło tego ruszyć. Nie, jeszcze dalej nie wiem, co jest w środku. Natomiast tutaj sobie zrobiłem taki ran, żebym mógł to już unieść. Nie? A, puściło. Widzicie te białe takie? Widzisz te białe takie? Ten klient wybrudziło, to białe, to jest po części pleśń. Czy to się da podnieść, bo tych bloków jeszcze nie otwierałem. Tej marki. Ta, to jest taka guma. Też to wydłubię i już wracam z wydłubanym. Okej, to się okazało, że to się nie wyciąga tam, tylko tu całe z uszczelką schodzi. Spróbuję to jedną ręką. Czy dam radę? Tutaj jest pompka. No i pompka to się tam w ogóle nie chce kręcić. Teraz się już zaczyna kręcić. Ale pewno tam są glony jakieś, takie te białe. Jak tutaj na rośle. I to sprawia, że to nie chce płynąć. I tak wygląda blok wodny z AJO. Ok, teraz jeszcze podniesiemy ten płytkę. I tutaj mamy... Całkowicie nie mogę jej śrubokrętem poruszyć o zablokowaną turbinę. No ona ma potężne opory. To się kręci. Przez to tutaj od tyłu mamy wyżłobienie do wężyków. Powstaje taka wirowa pompka. Przepływa, tutaj są kanaliki. O, widać je ładnie. Tutaj są kanaliki wzdłuż. Takie blaszki drobne. Przepływa ciecz. No i chłodzi miedzianą wkładkę. Tak działa pompa AJO. Fabryczna pompa chłodzenia. Taka to jest budowa, a tu po prostu uszkodziła się pompa i się nie kręci. No i okej, ta pompa została już naprawiona przeze mnie. Tutaj mamy umyty jeszcze w alkoholu w IP-ie, żeby zwekować ten cały kratki. Już to jest wszystko tutaj czyste, umyte, też od alkoholu jeszcze mokre. Wyjęty ten wilniczek, możemy go tu wrzucić z powrotem. No, żeby jeszcze chciał wejść, nie? Nie, krzywo wskoczyło. O! Jest. Teraz. O! Na to. To. Właściwy sposób, czyli tak. Bo tu mamy odpływy, a tam wężyki. O. Na to jeszcze. Coś mi to jeszcze nie pasuje. No, na chwilę przerwałem nagranie. No jak to ma pasować, jak to nogami założyłem? To tak musi być. Więc to jest tak. Teraz ładnie. I teraz tu mamy nacięcia na wężyki, więc to idzie tu wężyki, więc to idzie tak. O, teraz elegancko pasuje. Na to idzie nasza miedziana, czy tam to chyba miedź. Tak, no i teraz śrubeczki dookoła. Nigdy nie włączajcie pompy na sucho, natomiast ja to zrobię, żebyście wy nie musieli, nim skręcę, czy zadziała.
elegancko. Dalej nie będę prasował, bo ona nie ma teraz smarowania, to się zatrze. Gotowe, pompa naprawiona. Przy okazji pokazałem, jak to od środka wygląda. Pozdrawiam i do zobaczenia w tym razem.